Wiele osób nas pyta, dlaczego strajk głodowy, że to jest ostateczność. Myśmy dzisiaj wydali taki komunikat, w którym twierdzimy, że nie jest to ostateczność, że mamy jeszcze pomysł, co zrobić, jeżeli pani minister Szumilas tu nie przyjedzie i nie zacznie z nami rozmawiać. Więc oczywiście strajk głodowy jest poważnym protestem. I dlaczego go postanowiliśmy taką akcję zrobić? Dlatego, że od wielu, wielu miesięcy, a nawet lat ministerstwo jest głuche na apele środowisk naukowych, oświatowych, rodziców. Urzędnicy ministerstw uważają, że oni tu mogą zrobić wszystko, natomiast jakby sobie chyba nie uświadamiają, że oni tam żyją z pieniędzy podatników. I lekceważenie społeczeństwa, lekceważenie apeli poważnych środowisk. Chciałem tu przy okazji podziękować i przypomnieć, że dwa dni temu Rada Instytutu w pełnym składzie Instytutu Historii UJ przyjęła uchwałę, która popiera nasz protest i zaapelowała do innych uczelni o podjęcie podobnych rezolucji. To jest ważne dlatego, że to są poważni ludzie, poważni naukowcy. Pewnie pani minister zlekceważy ten apel, ale mamy nadzieję, że inne instytuty, inne uczelnie się włączą w tą akcję i pani minister wtedy nie będzie mogła tego zlekceważyć. Pytają się nas też dziennikarze, ale także ludzie, którzy nas odwiedzają, czy ten protest ma coś wspólnego z sierpniem 80. My nie chcemy nadużywać tego wielkiego ruchu, tej wielkiej idei, która niestety w większości po 89 roku została zmarnowana. Idea Solidarności była piękną ideą i w jakimś sensie my nawiązujemy tylko do tego, że nie strajkujemy. Ten protest nie dotyczy stanowisk, nie dotyczy pieniędzy. My nie jesteśmy nauczycielami, w związku z tym nikt nas nie może posądzić o to, że chcemy tu zarobić na tym proteście. To jest protest o ideę. O ideę tego, że chcą, mówimy tu w tej chwili urzędnicy z Ministerstwa Edukacji Narodowej, zrobić wszystko, żeby młodzież zapomniała o swojej historii. Ten protest także jest wynikiem tego, że to nie tylko dotyka środowisk, nie wiem, humanistycznych, to dotyczy także polskiej kultury, jak Państwo pewnie śledząc prasę zauważyli, zamyka się domy kultury, różnego rodzaju orkiestry, chóry. To jest droga donikąd i stąd też ten protest. Co pani myśli o tym strajku głodowym? No popieram, bo po prostu zbyt mało się chcą ograniczyć nauki języka polskiego i historii, więc trzeba się temu przeciwdziałać. Skutecznie jeszcze. Żeby nasze pokolenie znało jednak historię. Popieram zdecydowanie tą akcję, bo uważam, że ograniczanie nauki historii, nauki literatury polskiej powoduje ubogość myślenia młodego pokolenia i nie pozwala temu młodemu pokoleniu mieć więzi z tymi, którzy odeszli, z tradycją polską, z historią polską, więc jestem w pełni popierającym. Cóż, no, ważna sprawa i sądzę, że jest o co walczyć. Oczywiście popieram w pełni postulaty i całym sercem jestem za. Uważam, że niestety trzeba uczyć się na własnych błędach, ale też uczyć się na błędach, jakie w naszej historii były. I generalnie historia jest nauczycielką życia, więc ograniczenia wszelkie w tym zakresie na pewno nie są korzystne. Na pewno nie wpływają dobrze na naszą młodzież, no a w końcu to nasza przyszłość. Nie chodzi o nas, tylko chodzi właśnie o
ich właściwie przyszłość, o przyszłość naszej młodzieży. No, ciężko mi powiedzieć tak dokładnie, ale chodzi o to, żeby był dobry przekaz historii w szkole. Sama mam dzieci w wieku szkolnym i chciałabym, żeby wiedziały, co się dzieje na świecie, w Polsce, żeby to było jednak przekazywane w prawidłowej formie, a nie w okrojonej jakiejś tam. Nie mamy mocnego głosu w postaci sił, środków, władzy i pieniędzy. Dlatego musimy sami siebie bardzo intensywnie wspierać i budować w swoich stowarzyszeniach, wśród swoich znajomych, budować coś, co się nazywa zaufanie. Bo to na tym zaufaniu i na takich poza oficjalnych systemach przesyłu informacji jesteśmy w stanie coś wywalczyć, inaczej nie damy rady. Jeżeli ja otwieram gazetę i czytam artykuł dotyczący mojej dziedziny, czyli medycyny, i po paru zdaniach już wiem, że jest to stek bzdur, że pani dziennikarka się nie przygotowała, że się wszystko miesza i myli, to ja już dalej nie będę czytać. Ja po prostu to wyrzucę. Ja umiem to ocenić, bo jest to moja dziedzina. Jeżeli my będziemy czytać artykuły dotyczące naszej tożsamości historycznej jako naród i nie będziemy wiedzieć, czy nas kłamią, będziemy tylko i wyłącznie narzędziem w rękach bardzo w tym momencie ustawionych w stosunku do elit rządzących wygodnie w pozycji klienta środków masowego przekazu. Bo to, co się w tym momencie dzieje, to właśnie jest taki proces. Proces zmierzający do takiego, a nie innego ustawienia członków naszego społeczeństwa w stosunku do elit rządzących tylko i wyłącznie. Jestem przerażona faktem, że nie ma tutaj wśród osób protestujących nauczycieli. Ja uważam, że na wykładach, które zorganizowali uczestnicy tego strajku głodowego, na wykłady, które były prowadzone w Kolegium Witkowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, powinny przyjść klasy, powinna przyjść młodzież z liceum i obowiązkiem nauczycieli historii było przyprowadzić ich tam po to, żeby posłuchali faktów dotyczących historii. To były wykłady profesjonalnie zajmujących się historią osób. No, my reprezentujemy Związek Zawodowy Solidarność, sekcję oświaty i w pełni popieramy działania naszych kolegów, bo uważamy, że to, co w tej chwili się dzieje z polską oświatą, to jest po prostu karygodne. Ja reprezentuję przedmioty ogólnokształcące i zawodowe. I w tej chwili według starej siatki godzin ilość chemii przeznaczona dla szkół średnich wynosiła w zakresie podstawowym 4 godziny. W tej chwili została zredukowana do 1 godziny dla całego cyklu kształcenia. Jest to za mało. Młodzież w szkole, w której ja uczę, jest to zespół szkół przemysłu spożywczego, kształci techników spożywczych i ta ilość godzin w wymiarze 1 godziny chemii jest zdecydowanie niewystarczająca. Dlatego solidaryzujemy się tutaj z kolegami, którzy podjęli ten protest, ponieważ wyrażają również i naszą opinię na ten temat, która sprzeciwia, jest sprzeciwem według decyzji nowej podstawy, którą podjęła pani minister Hall, a kontynuuje pani minister Szumilas. I nowa podstawa programowa nie wychowa nam fachowców, nie wychowa nam Polaków, nie wychowa nam dzieci, które będą kiedyś miały reprezentować nas, będą stanowić nowe społeczeństwo. Dzień dobry, Stanisław Daria, Gazeta Polska. Ja mam takie pytanie, co pani myśli o tym strajku głodowym?
No dobrze, że tutaj bronią historii, chociaż szkoda, że trochę, no, że na to za bardzo nie ma odzewu ze strony tego ministerstwa, z tego co słyszałam. Ale u nas w szkole nauczyciel historii na przykład informuje, który dzień protestu głodujących mówi o tym. Tak, bo no, nie byłoby dobrze, gdyby trzeba było już za 3 lata decydować, czy się będzie na przykład fizykiem, czy historykiem, czy coś. Proszę pani, no skoro tu przyszedłem, i towarzyszę tym, którzy organizowali, czyli Solidarnym 2010, to rzecz jasna z całą pewnością akcję popieram. Nie ulega dla mnie wątpliwości, że to, co się w tej chwili dzieje w oświacie, to jest, no trudno to sklasyfikować jako zdarzenie losowe czy też przypadek. Stąd tutaj właśnie jestem. Mój syn jest, znaczy ma wykształcenie humanistyczne, był nauczycielem historii, uczy polskiego. W tej chwili uczy historii polskiego, ale gdzie? W Liverpool. No i tam po prostu rodzice chcą, żeby oni poznawali historię i polski, i język polski głównie. I dzieci, bo tego ich w angielskich szkołach nie uczą. A tutaj no to on nie ma po co wracać, bo nie ma po prostu pracy. Uczył w szkole, ale wiadomo, redukcja, ograniczenie ilości godzin wykładów właśnie tych, co tu, o czym jest teraz mowa. I po co ma wracać? Panie, pierwsza głodówka w twoim życiu. Tak, to jest moja kolejna, gdzieś ponad 20 głodówka w życiu. Zawsze w obronie interesów narodowych polskich, tożsamości narodowej, jak i naszej wiary katolickiej, którą się teraz walczy, zakłamuje się przez prasę, która kłamie, zakłamuje się naród polski. No i to jest przykre właśnie, że po doświadczeniach komunistycznych, prawda, mamy niby wolną Polskę, okazuje się, że w nowej Polsce wybiera się władzę, która jest antypolska, która działa przeciwko interesom własnemu narodowi. I to jest zadawające, to jest przykre, która nawet chce zniszczyć lekcje historii w szkołach, co jest podstawą do utrzymania tożsamości swojej narodowej. I tak samo nauka w szkole historii uczy, że najważniejszą naszą matką to jest Matka Polska. Głodówka wskrzesza prawdziwego solidarnościowego ducha. Po raz pierwszy właściwie od 90 roku działacze opozycji głodują przecież nie w swojej sprawie, nie głodują o to, żeby dostać podwyżki, głodują po to, żeby młode pokolenia znały historię swojego kraju. Czy czujesz atmosferę solidarnościową tutaj na głodówce? No to szczególnie na głodówce się ją czuje. Bardzo dużo ludzi nas tutaj zwiedza. Właśnie tak samo z czasów jeszcze Solidarności poznaje dużo osób, które wtedy działały, ale tak samo wśród nich są młodzi ludzie, którzy czują tego ducha, czyli ta pałeczka nasza przechodzi na tych ludzi. Oczywiście wolałbym, żeby nie walczyli, ale niestety jest taki czas, taki mamy rząd antypolski, że musimy walczyć i musimy bronić swoich, tak powiedziałem, polskości, a młodzi to przejmują. I to jest zadowalające, że młodzi ludzie przejmują tą pałeczkę, że nawet przychodzą do głodówki, młodzi studenci wspierają tą głodówkę. I, czyli rozumieją, o co tu chodzi. Rozumieją to, że jeżeli nie będzie historii w szkołach, to nie uczyłamy tożsamości narodowej. A oto tak zwanym ludziom modernizmu socjalistycznego z Unii Europejskiej, o to chodzi. Wszyscy głodujący to znani działacze podziemia. Jednak żaden z nich w III Rzeczpospolitej nie zrobił kariery. Dlaczego? No myśmy nie walczyli o kariery, tylko walczyliśmy o ojczyznę. Zresztą mój świętej pamięci ojciec, mój tata zawsze mówił, Rysiek, ja pamiętam, jak było w Solidarności, nawet miałem zostać przewodniczącym regionu Solidarności tej właśnie w tym roku, jak zrobiłem strajk w Wielbłudzie. Mówi, synu, ty nie walczysz o władzę, nie walczyłeś o władzę, walczyłeś o Polskę i walcz o Polskę. Jak Polskę wywalczysz, to jest co innego. Czyli znowu czujecie, że musicie walczyć aż w tak drastyczny sposób? No niestety, jeżeli widzi się, co się dzieje, że nie ma tej prasy prawdziwej, jest tylko niektóra, jest Gazeta Polska, prawda, Nasza Polska, a tak no, jeszcze telewizja Trwam, Nasz Dziennik, a reszty prasy to jest wszystko jest za obce pieniądze, prawda, to jest antypolska prasa. I musimy pobudzić, musimy pokazać i wtedy tylko docieramy do społeczeństwa, jeżeli coś drastycznego zrobimy. Ja wiem, że głodówka to jest ostateczność, ale musimy się poświęcać, żeby inni ludzie zrozumieli, że to poświęcenie to nie jest tylko dla siebie, tak mówiłeś, że nie jest to dla naszych karier, to jest dla kariery polskiej, dla naszej matki ojczyzny. I co zamierzacie osiągnąć protestem? Chcemy to, aby wreszcie po raz kolejny, aby się, żeby ostatni raz ruszyć nasz naród
i zruszyć to, żeby była rewolucja, która rewolucja zwycięży i odsunie od władzy tych ludzi, którzy działają przeciwko Polsce. Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z Ryszardem Majdzikiem, działaczem opozycji lat 80., człowiekiem legendą. No nie wiem, jak to się dzieje, że to w teoretycznie demokratycznym kraju wiadomości pod rządami pana Piotra Kraśki, który po prostu minuty nie powinien być na tym stanowisku, przemilczają bardzo ważne wydarzenia społeczne. Czy państwo widzieliście jakąś relację w wiadomościach, co codziennie praktycznie, ponieważ to jest chyba pierwszy przypadek takiej głodówki po 89 roku. Czy państwo widzieliście jakieś relacje w TVP, publicznej telewizji opłacanej przez nasze podatki, o tej głodówce? Była jedna zmanipulowana, tak? A kiedy? Dwa dni temu. Tak jest, zaczęła się od wojen krzyżowych. Tak? To jest element podobno polski. Aha. No więc proszę państwa, tutaj apel do państwa, bo jeśli państwo nie będziecie protestować przeciwko takim aktom manipulacji, jeśli państwo nie będziecie naciskać na władze telewizji, żeby odwołały szefa wiadomości i szefa publicystyki, no to rzeczywiście nic się nie zmieni. Państwo musicie się włączyć i wesprzeć tutaj. To po pierwsze. Po drugie, media prywatne też mają obowiązek rzetelnie informować. Czyli to, że odpowiednik wiadomości w TVN-ie czy w Polsacie też ma obowiązek. To, że to są prywatne telewizje, to nie znaczy, że te telewizje muszą spełniać pewne standardy, tak? One nie mogą zakłamywać rzeczywistości bezkarnie. I żaden cenzor ani w TVP, jak Piotr Kraśko, ani w TVN-ie, ani w Polsacie nie będzie w stanie powstrzymać dystrybucji informacji o polskiej rzeczywistości. A niestety sytuacja jest taka, że my mamy coraz więcej oznak tego, że żyjemy w reżimie, że człowiek z bezsilności, trzeci przypadek w powojennej historii Polski, a pierwszy po 89 roku, podpala się przed Urzędem Rady Ministrów. Mamy głodówkę ludzi zorganizowaną, co też chyba ostatni przypadek miał miejsce w stanie wojennym, tak? czy po stanie wojennym, przed 89 rokiem, więc my w tej chwili po prostu musimy zdać sobie sprawę z tego, w jakim systemie żyjemy i odpowiednio też zachować się do tego. Bo udawanie, że to jest normalna rzeczywistość, że mamy pluralizm i wolność słowa, no to po prostu nie zmieni niczego, no nie zmieni tej rzeczywistości, w której nie mamy wolności słowa. Są państwa, które się rozwijają, jedne się rozwijają szybciej, drugie się rozwijają wolniej, ale każde z tych państw hołubi swoją historię, celebruje swoją tożsamość, powolutku, jedni szybciej, drudzy wolniej, budują swoje bogactwo. Ale są też państwa, które się zwijają. Najlepiej można było to zobaczyć na przykładzie państw postkolonialnych, które w zastraszający szybki sposób potrafiły się zwinąć. To znaczy bardzo szybko zarastały drogi, bardzo szybko likwidowano koleje, bardzo szybko likwidowano urzędy. I to najszybciej można było zaobserwować w tych państwach, jak szybko można zwinąć całe państwo, całe narody, jak to bardzo, wtedy najszybciej można to zobaczyć. Proszę państwa, my jesteśmy w tej chwili w Polsce w takiej sytuacji, że państwo się zwija. Zwija się, ponieważ likwidujemy drogi, likwidujemy koleje, likwidujemy poczty. Są całe regiony Polski, które są odcięte od tak zwanych PKS-ów, od dostępu do urzędów. Likwidujemy wojsko, likwidujemy policję, urzędy, ludzie mają coraz mniejszy dostęp do sądów.
No i przede wszystkim likwidujemy szkolnictwo, likwidujemy domy kultury, likwidujemy to, co powinniśmy celebrować, co powinniśmy rozwijać. A najgorsze jest w tym wszystkim to, że likwidujemy swoją tożsamość, czyli likwidujemy historię, bo naród bez historii, bez swojej tożsamości nie będzie miał nigdy przyszłości. I taki naród przestaje po prostu istnieć. I pokolenia następne nie wybaczą nam tego. W historii zostaniemy jako ci, którzy zlikwidowali polskość, Polaków, naród. Ja myślę, że ten protest, który tutaj się odbywa, to jest przeciwko temu, żeby następne pokolenia nie powiedziały, że byli tacy Polacy, jacyś tam, którzy nie wykorzystali swojej szansy, tylko zlikwidowali z całą premedytacją swój naród. Legiony to żołnierska nuta, legiony to tracyjców los, legiony to rycerska buta, legiony to ofiarny stos. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy swój życia los, na stos, na stos. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy swój życia los, na stos, na stos. O ile mądry, ile cierpienia i o ile krwi, wylanych łez. Pomimo to nie ma zwątpienia, dodaje sił wędrówki kres. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy swój życia los, na stos, na stos. Yeah.